Moi drodzy, zbliżamy się do początku paneli naszych, czyli spotkań z naszymi gośćmi. Wiedzą Państwo, że polskie filmy z technologii VR są pokazywane na świecie, na różnych festiwalach i dostają nagrody? O tym właśnie będzie najbliższy panel. Polski film w technologii VR na światowych festiwalach, a poprowadzi ten panel Anna Binkowska z Biura Programu Niepodległa, producentka filmów VR. Zapraszam. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na festiwalu. Cieszę się, że tym właśnie pięknym panelem otwieramy cały festiwal. Ja już pozwolę sobie usiąść i proszę Państwa, witamy naszych kolejnych gości. Chciałabym zaprosić na scenę pana Jacka Nagłowskiego, reżyser, producent, współwłaściciel firmy producenckiej Centrala oraz Circus Digitalis, firmy zajmującej się tworzeniem rozwiązań cyfrowych w dziedzinie obrazu 2D i 3D i w zakresie wirtualnej rzeczywistości. Członek Polskiej Akademii Filmowej, podkreślmy. Dobrze, teraz online nowo połączymy się z panią dr Sandrą Frydrysiak, która bada percepcję ruchu tanecznego w wirtualnej rzeczywistości, ale też kategorię siostrzeństwa, udział kobiet w protestach, feministyczną wrażliwość reżyserek czy reprezentację kobiet w kulturze popularnej. Mam nadzieję, że uda nam się połączyć, w końcu jesteśmy na Festiwalu Technologii. Zapraszam teraz pana Miłosza Hermanowicza, reżysera, montażystę, stereografera. Od 2011 roku specjalizuje się w technikach obrazu stereoskopowego 3D. Pracował przy różnych produkcjach, zarówno na planie, jak i w postprodukcji. O nagrodach jeszcze powiemy. Zapraszam również pana Tomasza Dobosza, reżysera, jak żeby inaczej, producenta i scenarzystę, absolwenta Warszawskiej Szkoły Filmowej, współzałożyciela studia VR Heroes. Od 2016 roku zajmuje się produkcjami VR i pracuje również w Międzynarodowym Zespole Filmowców opracowujących zasady tworzącego się języka filmowego CineVR. Naszym ostatnim uczestnikiem panelu w realu będzie pan Mariusz Laszuk, producent, scenarzysta, współzałożyciel studia VR, producent filmów m.in. Kartka z Powstania, czyli Wiktoria 1920. No dobrze, proszę panów, proszę państwa. O, witamy panią Sandrę, cieszę się, że udało się połączyć. Cześć, dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. To tak, może zaczniemy od pana Jacka. Dobrze. Pana film Szepty otrzymał mnóstwo nagród w Polsce, został doceniony. Na 20. festiwalu filmowym Go East w Wiesbaden został doceniony, jak to uzasadniono, ujęcie tematu uzdrawiania nieprzenikniętych sił życia i śmierci w wyjątkowy poetycki sposób, tym bardziej w czasach, gdy stoimy na skraju tych żywiołów. W Szeptach każda ze scen przypomina żywy obraz, to wizualna uczta kolorów i kompozycji, tak to prawdziwy wyczyn w dziedzinie wirtualnej rzeczywistości. Proszę powiedzieć, jak zagraniczne festiwale podchodzą do VR-u w dokumencie? No, jednak ta Szkoła Polska Dokumentu jest niezwykle silna, jak widać w VR-ze również, co bardzo cieszy oczywiście, ale proszę też powiedzieć, co też było siłą tego filmu, czy właśnie sam temat, czyli szeptuchy, coś, co jest nierozerwalnie związane jednak z tym wschodnią częścią naszego kraju. Czy ten temat, czy właśnie to była ta siła tego, przede wszystkim tego filmu, czy również ta technologia, co tutaj zaważyło, że to zdobyło aż takie uznanie? Wydaje mi się, że chyba największy wpływ na to miała właśnie ta kwestia tego doświadczenia dokumentalnego, dlatego że sam temat był pretekstem do tej opowieści. Z drugiej strony ten utwór funkcjonował już w ramach innych utworów VR-owych, więc tutaj jakby technologia nie grała roli. Natomiast wydaje mi się, że to udało nam się takie skuteczne połączenie w tym projekcie takiego, powiedzmy, szlachetnego języka filmowego z potencjałem, który niesie ze sobą VR. To znaczy ten utwór miał cechy zarówno filmu dokumentalnego, jak i cechy, które są charakterystyczne, właściwe dla VR-u, bo to nie jest tak, że jakby daje się to wprost przenieść tą wiedzę i te umiejętności ze świata filmowego do wirtualnej rzeczywistości. I chyba to zafunkcjonowało. To też zafunkcjonowało chyba wtedy, kiedy mieliśmy premierę na festiwalu w Wenecji tego projektu.
potem ten projekt też był na kilku międzynarodowych festiwalach zagranicznych i no za każdym razem spotykaliśmy się z bardzo jakby ciepłym przyjęciem, więc no tak, wydaje mi się, że to jest główna siła tego. Czyli czy można powiedzieć, że polski VR dokumentalny jest najlepszym VR-em dokumentalnym na świecie? Nie, no myślę, że to już... Tak zaryzykujmy, porozmawiamy o tym trochę. To już za daleko chyba powiedziane, natomiast myślę, że coś innego jest chyba ważnego tutaj. Tydzień temu miałem spotkanie z szefem CanXR i New Images. New Images w tej chwili prowadzi CanXR na festiwalu w Cannes. I mieliśmy bardzo interesującą dyskusję na temat potencjału, który jest tutaj u nas w Polsce, dlatego że oni już zwrócili uwagę na to, co się tutaj u nas dzieje. I tutaj mamy taką sytuację, że rozmawialiśmy o budżetach, między innymi. To jest zawsze bolesny temat, coś o tym wiemy wszyscy chyba. Natomiast i teraz tak, mamy sytuację taką, że a propos poziomu VR-u w ogóle, jaki mamy tutaj w Polsce. Mamy tutaj w Polsce, jeżeli chodzi o takie produkcje kulturowe, artystyczne, pewnie, nie wiem, 7-8 produkcji do tej pory zostało zrealizowanych. Z tych produkcji większość ma dystrybucję międzynarodową, większość funkcjonuje na międzynarodowych festiwalach. Jest Miłosz, jest Sandra, Sundance, Courant 3D, Szepty, właśnie te festiwale, które pani wymieniła i kilka jeszcze innych. Kosmogonik pewnie też poszaleje na międzynarodowych festiwalach Marty Szerzyńskiej. I patrząc na to, i teraz tak, średni budżet w Polsce produkcji to jest pewnie, tak bym szacował, około 30 tysięcy euro, tak, jakby w przełożeniu. I przy tym budżecie byliśmy w stanie nawiązać rozmowę, nawiązać rywalizację z produkcjami międzynarodowymi, z produkcjami zagranicznymi, gdzie przy tych budżetach, podczas gdy średni budżet, bo właśnie o zestawieniach rozmawialiśmy, średni budżet produkcji francuskich od 2019 roku, który było 48, wynosi między 400 a 500 tysięcy euro. Czyli mówimy o budżetach ponad 10-krotnie mniejszych, które są w stanie rywalizować z produkcjami jakby o dużo większej skali. W związku z tym to, co chciałbym powiedzieć, to wydaje mi się, że mamy tutaj gigantyczny potencjał. Jest Laboratorium Narracji Wizualnych, które w Szkole Filmowej, które w przyszłym roku ukończy 12 produkcji VR-owych. Mamy całe tutaj nasze środowiska VR-owe, które już jakby funkcjonuje. Mamy kontakty międzynarodowe naprawdę na bardzo wysokim poziomie, jeżeli chodzi o festiwale. Czyli mamy ziarno, które jest bardzo dobrze, ma bardzo duży potencjał i to jest udowodnione. Jak ogłaszaliśmy nabór, dostaliśmy 40 bardzo wysokich jakościowo projektów. Musieliśmy z nich wybrać 6. I to nie chodzi tylko o to, że to był trudny wybór. To chodzi o to, że my czuliśmy, że robimy krzywdę pozostałym projektom, nie mogąc ich zrealizować, bo były naprawdę świetne. Czyli mamy bardzo żyzną glebę w ogóle. Jeżeli tą glebę i to ziarno podlać i otoczyć opieką, to myślę, że tutaj może wyrosnąć gigantyczne drzewo, więc tak tego tylko... Tego się trzymajmy. Panie Mirosławie, bo tak, zaczęliśmy od filmu dokumentalnego. Jak z kinem artystycznym? Ja myślę, że kino artystyczne w ogóle ma trochę pod górkę, bo jednak ciężko jest, znaczy nie jest aż tak, prawda, zrozumiane przez szeroką publiczność, więc i dystrybucja pewnie jest też trudniejsza, a w VR-ze to się wydaje jeszcze trudniejsze. A tymczasem no, pan udowadnia, że da się również zdobywać nagrody z kinem artystycznym, że to jest absolutnie fantastyczna rzecz, że to też potrafi zdobyć szerokie uznanie, tak jak na przykład Red Lady, która była dystrybuowana we Francji, była nagradzana we Francji. Tak teraz Deep Dive, które też zdobywa coraz szersze uznanie i zdobywa nagrody. Jak to kino artystyczne odnajduje się na tych festiwalach VR-owych? No, to odwieczne pytanie. Niestety. Trochę mnie pani zaskoczyła. Jak się kino... Jak w ogóle festiwale... Bo jeśli chodzi o kino artystyczne, to festiwale... Czym jest festiwal VR-owy, tak? W sensie, że kilka lat temu pierwsze festiwale, które jakoś się zainteresowały VR-em, to były niektóre festiwale filmowe. I w ten sposób jakoś, że tak powiem, zaczął VR w obiegu festiwalowym,
festiwalowym pojawiać. No i później już się zaczęły kilka pojawiać. Niektóre z tych festiwali wyrosły na ważne VR-owe wydarzenia, ale jednocześnie się pojawiły też nowe festiwale stricte VR-owe. No i te festiwale, ja bym powiedział, że dla takiego kina artystycznego to są właśnie miejsca, gdzie najciekawiej, znaczy takie festiwale szukają takiego kina. Bym powiedział, że raczej drugą stronę. VR-owe artystyczne później mogą mieć większy problem niż na samych festiwalach. Więc no to znaczy, że w takim razie to polskie kino artystyczne też na przykład świetnie sobie radzi w takim razie, że gdzieś tam faktycznie jest bardzo doceniane i że zdobywa te nagrody i że faktycznie nie tylko dokument, ale i kino artystyczne. Niepokojące, często przez wielu ludzi niezrozumiane, po prostu traktowane raczej w kategoriach doświadczenia niż filmu. Myślę, że czy spotkał się pan na przykład z takimi też opiniami, że to jest bardziej doświadczenie wiarą niż film wiarowy? Okej, na przykładzie mojego projektu Deep Dive w trakcie prac tak jakby ewoluował też, jak my w ogóle nazywamy ten projekt. Ostatecznie po wielu tam ewolucjach stanęliśmy na, zresztą zgodnie z różnymi trendami, doświadczenie fabularne, bo jednak to faktycznie nie jest po prostu kino w wersji VR-owej, ale to jednak jest to fabuła, jak powiedzmy w kinie albo w innych dziedzinach sztuk, ale no jednak jest to doświadczenie tej historii, a tu już w jakiś to sposób to każdy twórcy VR ma swoje podejścia. I tutaj mamy pole właśnie na twórczość się pojawia. Fantastycznie. Ja tak tutaj zerkam na zegarek, ponieważ mamy napięty harmonogram, więc tak proszę się tutaj nie obawiać, ale tutaj kontroluję czas cały czas. Pani Sandro, mam do pani, no nie sposób też nie uciec akurat, żeby pani akurat uciekła od takiego pytania. Jak przedstawia się sytuacja kobiet na festiwalach VR-owych i w ogóle w świecie filmu VR-owego? Bo wiadomo, że no jednak te kobiety niby tam, znaczy kobiety mają podgórkę w filmie, tak? To wiadomo od dawna. Chociaż w tym roku zdaje się była taka sytuacja na festiwalu, tylko w Szkole Filmowej w Łodzi, że na pierwszy rok reżyserii przyjęto same kobiety. Bardzo fajnie, ale jak przedstawia się ta sytuacja w VR-ze i zwłaszcza w tym światowym VR-ze? Pani Sandro, niestety nie słyszymy pani. O kurczę. O, teraz już jest dobrze. Okej, super. Chciałam podziękować za pytanie i mogłabym prosić o wyłączenie technika dźwięku, żebym nie słuchała swojej wypowiedzi. Czy możemy tam zadziałać coś z dźwiękiem dla pani Sandry? Tak, bo się nakłada. Dubluje. Jasne. Nakłada, tak. O, super, pięknie dziękuję. Teraz słyszymy bardzo. Zdecydowanie świat filmu to świat, czy świat reżyserii to świat zmaskulinizowany. Podobnie jak świat nowych mediów i technologii, więc faktem jest, że ta reprezentacja kobiet w tych przestrzeniach jest zdecydowanie mniejsza niż mężczyzn, ale po pierwsze miałam przyjemność tworzyć swoją pierwszą pracę VR-ową w pracowni VR-AR, Laboratorium Narracji Wizualnej VNLab, który dba o parytety i które to laboratorium ma taką wrażliwość społeczną i myślę, że to była taka przestrzeń, gdzie raczej promowało się równość i też takie poczucie równości tam było. No i premiera mojego i Weroniki Lewandowskiej filmu Doświadczenia VR była na Sundance Film Festival, który właśnie znany jest z tego, że o tą różnorodność i nie tylko płciową, ale też etniczną, narodową, tą dotyczącą tożsamości psychoseksualnej bardzo dba. Także myślę, że my tutaj z Weroniką Lewandowską miałyśmy naprawdę przyjazny start. Myślę, że też trochę przecierały panie szlaki tak na dobrą sprawę, żeby jednak te kobiety na te festiwale też tam wprowadzić VR-owe.
Czy teraz pani nas słyszy? O, myślę, że też panie przecierały też szlaki jednak, jeśli chodzi właśnie o produkcję i w ogóle reżyserię filmów VR-owych, zwłaszcza na festiwalach, bo no, mało jest kobiet reżyserek, które tak prężnie działają i które zdobywają uznanie właśnie na takich międzynarodowych festiwalach w Polsce. Co by pani poradziła na przykład młodym reżyserkom, które chciałyby gdzieś zaistnieć, chciałyby się przebić w VR-ze? Oczywiście w nowych technologiach, w tym strasznie trudnym właśnie męskim świecie. No, poleciłabym odezwanie się do Łódzkiej Szkoły Filmowej i do Laboratorium Narracji Wizualnych, które mam nadzieję, że będzie się dalej rozwijać i będzie takim hubem i labem, które będzie dalej wspierać no właśnie nie tylko młodych artystów, ale również artystki. No i przede wszystkim właśnie te przestrzenie festiwalowe są bardzo dobrą okazją do tego, by networkingować, by poznawać inne osoby i też podglądać, jak inne osoby to robią. My też z Weroniką Lewandowską miałyśmy taką historię, że VR-em interesowałyśmy się chyba od 2010-2012 roku i bywałyśmy na różnych konferencjach związanych z VR-em właśnie, poznawałyśmy osoby, które już działają z tym technologią, potem realizowałyśmy projekt badawczy o percepcji ruchu wirtualnej rzeczywistości w Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Psychologii w VR-labie, także też gdzieś ta nasza droga dochodzenia do tego projektu, który teraz zrealizowałyśmy, była długa. Ale udana, co najważniejsze. Jedno zdanie, jeżeli mogę oczywiście dodać do tego. Laboratorium Narracji Wizualnych, które prowadzę wspólnie z Polą Wolkiewicz. No właśnie, już. Już kobieta, bardzo dobrze. Dzień dobry. Poza tym faktycznie to nawet nie jest kwestia dbania o priorytety. My wyłaniamy projekty dobre i po prostu bardzo dużo tych projektów bardzo dobrych jakby tutaj nie ma różnicy, jeżeli chodzi o płeć. To samo dzieje się, myślę, na jakby w takim pejzażu międzynarodowym. A do tego chyba jeszcze trzeba by dodać to, że w ogóle jak patrzę na to, jak produkcja VR-owa się rozwija, to to już jest w ogóle związane z trochę innym myśleniem o produkcji, trochę innym myśleniem o chyba wartościach też nawet. I w związku z tym sam model produkcji jest dużo bardziej płaski, mniej hierarchiczny i ta inkluzywność jest jakby wbudowana w ogóle w rozwój tego medium, tak mi się wydaje, więc stąd efekty. To jest chyba w nim właśnie też takie pociągające, że faktycznie to otwiera pola możliwości dla wszystkich, a nie tylko dla wybranej grupy. To wspaniale. W takim razie teraz przechodzimy już do drugiej, dalszej naszej sekcji, naszych panelistów. Tomku, tym razem pytanie do ciebie. Jako reżyser Kartki z Powstania, trochę myślę, że z nią pojeździłeś po świecie, pojawiła się na wielu różnych festiwalach. Powiedz, ponieważ Kartka z Powstania była projektem o polskiej historii, bardzo mocno osadzonym w polskiej historii, czyli to była historia Powstania Warszawskiego. Jaki był odbiór filmu tak mocno osadzonego w polskiej rzeczywistości, w polskiej historii, w krajach, gdzie na przykład, no nie wiem, ludzie mają problem, żeby na przykład w ogóle umiejscowić Polskę na mapie? Czy to im przeszkadzało, czy to im pomagało, na przykład w odbiorze filmu, takim czystym odbiorze filmu? Jak to wyglądało? No wyglądało to tak różnie, jak różne są tak naprawdę kraje, do których Kartka trafiała. My razem z Mariuszem najczęściej promowaliśmy na festiwalach ten film pod anglojęzycznym tytułem Warsaw Rising. Kartka z Powstania jest pierwszym w Polsce filmem fabularnym i tak naprawdę jednym z pierwszych na świecie z POV tego typu filmów fabularnych, więc de facto najczęściej spotykaliśmy się ze stwierdzeniem, że nigdy wcześniej nic takiego nikt nie widział. Tak? Co pewnie panowie przyznają rację, bardzo często wśród artystów, którzy dopiero zaczynają się zajmować VR-em, jest często mylone z takim poczuciem, że mają talent, bo ktoś zdejmuje gogle i jest pod wpływem VR-u, a oni myślą, że jest pod wpływem ich filmu. Dlatego takie festiwale są bardzo ważne, gdzie możemy zobaczyć kilka VR-ów i je sobie porównać. Dowiedzieliśmy się dużo na temat naszego kraju, naszej historii oczami innych. Paradoksalnie w VR-ze
nie w VR-ze, tylko w realu. Bardzo ciepło odbierali nasz film. Bardzo ciepło. Tak naprawdę z najmilszym odbiorem spotkaliśmy się w Nowym Orleanie, gdzie były przez 2 dni pokazy i Amerykanie płakali pod koniec tego filmu. Prosili o kontakt, proponowali swoje historie, a często tak naprawdę nie rozumieli kontekstu, no bo my wszyscy mamy gdzieś Powstanie Warszawskie na sercu, a oni się pytali, who is Warsaw? No bo jest Batman Rising, przyjechało Warsaw Rising. To mniej więcej tak. Natomiast zrozumieli, że jest to w miarę uniwersalna historia o miłości córki do ojca i o tym, że młodzi ludzie się wkurzyli w pewnym momencie po prostu i walczyli z nazizmem. Super, bardzo ci dziękuję. Mariuszu, przechodząc do ciebie, dla ciebie mam takie trochę pytanie nietypowe, bo nie o festiwale i nie o odbiór filmów na festiwalach, ale zdaje się, że w zeszłym roku, w 2020, pracowałeś z Pawłem Althamerem. Tak, no właśnie, przy produkcji, można powiedzieć, że właściwie jego pracy, która była pokazywana na Biennale w Helsinkach w tym roku, praca się składała z 2 części. Pierwsza część to był VR, 7 Prisoners, o ucieczce więźniów z więzienia i o odkrywaniu właściwie samego siebie, a druga część tego projektu to był film dokumentalny o tym, jak powstał ten VR. No, Paweł Althamer to jest jednak dosyć znane nazwisko, zwłaszcza w tym świecie takiej sztuki współczesnej, międzynarodowej i chciałam cię zapytać o współpracę międzynarodową. Jak to jest, w sensie jak się współpracuje z innymi twórcami z innych krajów przy takich projektach międzynarodowych, które są później pokazywane na festiwalach sztuki? Tak, niekoniecznie filmowych festiwalach. Tak, no, bardzo miło wspominam tą współpracę. Paweł jest naprawdę świetnym artystą, ale też człowiekiem, który umie spojrzeć w głąb człowieka i wydobyć z niego naprawdę piękne rzeczy. I ta współpraca wyglądała mniej więcej tak, że no to ekipa cała, która pracowała przy tym filmie, była mieszana, była fińsko-polska. Polska strona troszkę odpowiadała za strony techniczne, czyli za nagrywanie dźwięku, obrazu, oczywiście jakieś propozycje scenariuszowe też z naszej strony. To od razu zapytam, tak. Skąd się wziął taki podział? W sensie, czy to już na przykład, bo oni wiedzieli, że wy jesteście świetni w technice, że po prostu Polacy to przyjadą, zrobią to porządnie, tak jak się u nas robi VR-y porządnie. Czy to gdzieś wyszło w trakcie po prostu rozmów, że Finowie stwierdzili, że a dobra, tym razem to wy to na siebie weźcie? To było znaczy przygotowane w ten sposób, że Paweł po prostu miał pomysł. Miał kontakt z Helsinkami, z Helsinki Art Museum, no i gdzieś tam na bazie tej współpracy powstał sam pomysł tego filmu VR-owego. Poznał nas w pewnym momencie, mnie i Tomka, i gdzieś ustaliliśmy, że fajnie by było coś nagrać wspólnie. Potem też jak zobaczył kartkę z powstania i zobaczył, że da się opowiadać historię w VR-ze w sposób ciekawy bardzo interesujący. No a też muszę powiedzieć, że ta nasza polska strona techniczna też no, miała duże doświadczenie w tym, w tworzeniu VR-u. Także nie tylko na bazie dźwięku, obrazu, ale też dźwięku, bo też tam był bardzo ważny dźwięk ambisoniczny w tym całym projekcie. Strona fińska bardziej nam pomagała w rzeczach organizacyjnych związanych z samym miejscem kręcenia, czyli kręciliśmy na wyspach, także te całe przejazdy, przeloty do różnych miejsc były oczywiście przez nich organizowane. Mieliśmy raczej artystyczną pieczę nad tym wszystkim. No, najbardziej Paweł oczywiście. Także współpraca układała się bardzo ciekawie, bardzo fajnie. Bardzo ciekawy film powstał w ogóle. Artystycznie on był dosyć ciekawie poprowadzony. Po prostu Paweł poprosił o współpracę prawdziwych więźniów z prawdziwego więzienia w Finlandii, którzy mogli troszeczkę jakby no, dotknąć tego świata poza murem. Oni co prawda mogli wychodzić, ale musieli wracać na noc, więc dla nich to była naprawdę prawdziwa przygoda. Wyszło to świetnie po prostu. Helsinki były bardzo zadowolone z naszej współpracy. Biennale było organizowane niestety z lekkim opóźnieniem ze względu na COVID, no, ale to wszystkie
te dotychczasowe wydarzenia tak się zachowywały i mam nadzieję, że jeszcze coś z Helsinkami, z Helsinki Art Museum zrobimy, bo to też są naprawdę świetni ludzie, którzy rozumieją to medium, którego używaliśmy, sam VR. Fantastycznie. Tak, patrzę na zegarek, powoli się będziemy zbliżać do końca. Jeszcze nam zostało ostatnie 5 do 6 minut. W sam raz, żeby zadać takie podsumowujące i otwierające w sumie pytanie, czego potrzeba polskim filmom, żeby zaistnieć jeszcze bardziej i jeszcze szerzej na festiwalach i żeby w ogóle jeszcze szerzej docierać do ludzi. Nie tylko w Polsce, ale tak generalnie na całym świecie. To może z drugiej strony zaczniemy, Mariuszu. Może ja tak, ale to tak ze strony producenta powiem. Po prostu budżetu, który pomoże nam robić duże, głośne, profesjonalne produkcje. Po prostu. Czyli budżetu, czyli w sumie współpracy. Tak. Bo najczęściej tak. To się po prostu składa do tego, że grosz do grosza. Pomysłów, tak. Dokładnie. Tomku, jakiś pomysł na to, czego potrzeba oprócz budżetu? Ze strony reżysera bym powiedział, że potrzebne jest myślenie o wersjach anglojęzycznych i tematach, które są atrakcyjne dla ludzi poza Polską na etapie już scenariusza. Można robić dubbing odpowiedni, ambisoniczny. Wiem, że to jest bardzo ciężkie i dosyć kosztowne, ale można to robić. I udowodniliśmy to w kartce, bo przecież kartka jeździła po świecie, dlatego że miała wersję anglojęzyczną i mogła wzruszać za granicą. I niektórzy, większość Amerykanów nie słyszeli tego, że to jest dubbing. Tu akurat rozdzielczość VR-u przyszła nam z pomocą. Tak naprawdę. Czyli uwierzyli, że nakręciliście film o powstaniu warszawskim w języku angielskim od początku do końca. Wszystko dla nich, oczywiście. Tak, jeden z bohaterów kartki został również zmieniony na Amerykanina. Także to jest już w fazie koncepcyjnej. No ale tu mamy sytuację jednego dzieła, tak? Kogo na Zachodzie obchodzi historia Polski? Obchodzi ich historia, prawda? Także moim zdaniem takiego bardziej globalnego myślenia i budżetowania już na początku gdzieś produkcji wersji anglojęzycznej, ale też wymaga tego, żebyśmy my, bo to my jesteśmy tak de facto zaczątkiem, żebyśmy też jeździli po tym świecie, oglądali to wszystko. No to są te same osoby od 3 lat. Jesteśmy najtwardsi, przetrwaliśmy i jemy kanapki z masłem czasem. Także wydaje mi się, że jest dobrze. No tak optymistycznie patrzę w świat. Najsłabsi odpadli po drodze. No dobrze, a panowie, pan Miłosz? Czego nam potrzeba w tych filmach? Tak, zanim odpowiem na to pytanie, to będę nawiązując do tego, co powiedziałeś, mam do was Państwo prośbę, ponieważ wersja Deep Dive'a, która jest do obejrzenia dzisiaj i jutro, ma takie eksperymentalne napisy. Deep Dive został nakręcony po angielsku właśnie z myślą o międzynarodowej dystrybucji, ale eksperymentalnie stworzyliśmy polskie napisy w taki sposób. No propozycja, jak to według Państwa, czy to przechodzi, bo jest problem z napisami w VR-ze, ale jestem ciekaw waszych opinii. A co to jest potrzebne moim zdaniem w Polsce, byłoby dobrze, żeby wzmocnić, czy stworzyć sieć dystrybucyjną, żeby tutaj w Polsce, że tak powiem, lokalnie to też ta siła była nie tylko produkcji, ale żeby... I to będzie też wzmacniało produkcję, właśnie sieć dystrybucyjną. To prawda, bo co nam po tym, że będziemy mieli 20 różnych produkcji VR-owych, skoro nie będzie ich gdzie obejrzeć i trzeba będzie czekać cały rok na taki festiwal jak teraz, żeby móc obejrzeć filmy VR-owe, to prawda. Mi się wydaje, że oprócz budżetu, o którym mówiliśmy, to... chyba podstawą jest teraz, na tym etapie, na którym jesteśmy, taki dosyć przemyślany plan, a mamy z czego czerpać wzorce, bo Francja zbudowała bardzo jakby przemyślany system, który działa, jeżeli chodzi o rozwój tej dziedziny, dlatego że Wielka Brytania, Tajwan, który jakby wyskoczył gigantycznie, będąc też niezbyt bogatym państwem z kolei i zrealizowali bardzo ten, więc mamy z czego czerpać wzorce do budowania całej takiej infrastruktury, która by pomogła temu, żeby to działało. I tak jak mówiliśmy o tym, że budżety zachodnie są tam 10-krotnie większe, czy ponad 10-krotnie większe niż te, którymi my dysponujemy w Polsce, to ważną konsekwencją tego
jest to, że znaczna część tych budżetów, pewnie 25% mniej więcej, jest przeznaczona na dystrybucję. Jest przeznaczona na to, żeby promować te utwory na festiwalach, na rynkach zagranicznych. Jest przeznaczona na to, żeby twórcy sami jeździli i w ogóle nawiązywali kontakty, żeby ten networking funkcjonował. Właśnie, żeby tworzyli jednak relacje między sobą. Tak, tak. I w związku z tym, tak jak mówię, wydaje mi się, że mamy całe podglebie, tak? To znaczy prowadzimy w VNLab badania, ten język jest naprawdę w sposób przemyślany, rozwijany. Mamy twórców, mamy projekty, potencjał jest udowodniony i myślę, że jeżeli ten ekosystem będzie dalej rozwijany, to myślę, że szanse są duże z naciskiem na to, żeby można było to promować. Bardzo dziękuję. I teraz oczywiście nie możemy też pominąć pani Sandry. Pani Sandro, czego według pani też potrzeba tym naszym polskim produkcjom, żeby jeszcze mocniej zaistnieć na festiwalach, żeby jeszcze bardziej o nas mówiono i o naszych osiągnięciach, i o naszych twórcach? Zanim odpowiem na to pytanie, jeszcze odniosę się do tego, co tutaj mówili poprzednicy o tym, że dostosowując na rynek międzynarodowy nasze prace, myślimy o języku angielskim. Tutaj z Nocą jest bardzo ciekawa historia, bo my z Weroniką Lewandowską bardzo świadomie zdecydowałyśmy się, aby wysyłać naszą pracę na festiwale międzynarodowe, zostawiając polskojęzyczną wersję, czyli słyszymy tylko, że jest to specyfika takiego artystycznego VR-u, tak? Natomiast ten wiersz, który performuje i którego autorką jest Weronika Lewandowska, jest performowany po polsku i no i jakoś z powodzeniem, bo naliczyłam 15 już różnych festiwali, gdzie międzynarodowych, gdzie Noc zagościła i wręcz jest to pozytywnie odbierane, taki miałyśmy feedback, że ta opcja, że na sam koniec tylko pracy można wysłuchać anglojęzycznej wersji jest okej. Natomiast wracając do pytania, co robić, by ten nasz świat VR-u się rozwijał i aby polskie twórczynie i twórcy mogli dalej promować swoje prace i rozwijać się, no to oprócz tego wszystkiego, co zostało powiedziane i myślę, że tutaj Jacek Nagłowski też zrobił ogromną pracę w ogóle w lobbowaniu w różnych instytucjach, też jakby w ministerialnych kontekstach na rzecz w ogóle rozwoju cinematic VR-u w Polsce, więc takie lobby pozytywne myślę, że jest ważne. No i do tego ja bym jeszcze dodała te przestrzenie wymiany wiedzy, także tworzymy interdyscyplinarne przestrzenie, gdzie osoby z zupełnie różnych dziedzin, też dziedzin różnych artystycznych, bo to wydaje mi się ważne, aby udostępnić możliwość robienia VR-ów osobom, które nie pochodzą tylko z filmu. Czyli pomyśleć trochę o tym, że różne osoby mogą zająć się tym medium. To medium jest takim otwartym, demokratycznym i my tworząc nasz VR stworzyłyśmy interdyscyplinarny zespół, gdzie każdy i każda uczył się od siebie nawzajem i myślę, że to przeważyło o sukcesie pracy, więc ja bym podkreśliła jeszcze te interdyscyplinarne zespoły i robienie tej przestrzeni na wymianę wiedzy, na networking. No i badania, o których wspomniał Jacek, czyli i które mi są blisko, bo ja jakby jestem zakorzeniona na co dzień nie w świecie sztuki, ale w świecie nauki, więc wydaje mi się, że to też jest bardzo ważny trop, aby równolegle do tego rozwijać badania nad językiem VR-u, nad tym, jak prowadzić właśnie tę narrację wirtualnej rzeczywistości. Także tak, tak. I Państwo, to już będzie koniec naszego spotkania. Bardzo Państwu dziękuję. Moimi gośćmi byli pani dr Sandra Frytrysiak, pan Jacek Nagłowski, Miłosz Hermanowicz, Tomasz Dobosz oraz Mariusz Laszuk. Dziękuję bardzo. Dziękuję.